Źrenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Budowa przedszkoli, szkół, dróg czy innych ważnych zadań dla lokalnej społeczności może być możliwa między innymi dzięki rządowemu wsparciu z funduszy inwestycji lokalnych. Z tego funduszu skorzysta realnie już niebawem 5 gmin z terenu powiatu myślenickiego, których przedstawiciele odebrali dzisiaj promesy potwierdzające otrzymane dofinansowanie. Wszyscy wiemy, to jest wyjątkowa sytuacja, jest to pomysł wspierania, taka tarcza dla samorządów, skonstruowana po to, żeby w tych trudnych okolicznościach, jakie przeżywamy, a mówię o pandemii covidowej, żeby jednak samorządy wsparte ze strony rządu nie dopuszczać do sytuacji, gdzie wzrastałby bezrobocie, gdzie inwestycje prowadzone przez samorządy upadały, bądźby nie były podejmowane. I po to jest to wsparcie ze strony rządu, pana premiera Morawieckiego, Mateusza Morawieckiego. Zapraszam przedstawiciela gminy Dobczyce. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 milionów złotych. Ciężko by było zrealizować zadanie, które planowane jest w tych środków, ze środków zewnętrznych. To dotyczy odwodnienia Dobczyc, takiego bardzo strategicznego, czyli Zarabia. My jesteśmy już dzisiaj po kalkulacjach pewnych i mam nadzieję, że nam ta kwota wystarczy, a jak nie wystarczy, no to będziemy musieli dołożyć. Bez tych środków na pewno gmina Myślenice nie mogłaby realizować tych ważnych inwestycji edukacyjnych. Mam tu na myśli przede wszystkim budowę przedszkola samorządowego w Jaworniku, budowę sali gimnastycznej w szkole w Osieczanach i w Droginie i dokończyć tak naprawdę inwestycję związaną z budową krytej pływalni, która no, zakończyła się 20 lat temu i ta pewna część jeszcze nie została ukończona. Głównie ta kwota zasili budowę nowego przedszkola w Stróży. To jest inwestycja, o której marzyliśmy od 5 lat. Cieszę się, że właśnie przy pomocy tych pieniędzy wreszcie uda się to zrealizować, więc bardzo dziękuję zarówno panu wojewodzie, jak i parlamentarzystom. No i również liczymy, że to nie ostatnie środki, które do nas popłyną. 40% z tych środków będą przeznaczone na dofinansowanie do wymiany kotłów. Jedno z nielicznych działań, jak patrzyłem na listę przyznanych środków, to jest jedno z nielicznych działań, które jest stricte skierowane bezpośrednio do mieszkańców. Przy wkładzie gminy, my dokładamy 100 tysięcy, za 500 tysięcy będziemy realizowali wymianę, gdzie mamy przy nowym programie ochrony powietrza, w naszych miejscowościach, wiemy wszyscy, borykamy się z tak zwanymi kopciuchami. Nie byłoby możliwości zrobienia tego działania z budżetu gminy. No gmina Tokarnia, muszę powiedzieć, że dawno takich środków nie miało. To jest naprawdę duży zastrzyk dla nas. No myślę, że jeżeli się uda, no to być może te środki będą na kanalizację, jeżeli tam prawda, też pan wojewoda wyrazi zgodę, to mamy taką właśnie inwestycję w postaci wielofunkcyjnego boiska sportowego, jak również parking przy kościele, można powiedzieć, Krzczonowie. Tak, to jest dosyć duża inwestycja. Więc mam nadzieję, że te środki na pewno będą dobrze wydane. Na pewno przez samorządy te środki zostaną bardzo dobrze wykorzystane, skutecznie wykorzystane, tak aby służyły jak najlepiej tym społecznościom, gdzie włodarze gmin dzisiaj zarządzają. Jako parlamentarzyści, owszem, bardzo się cieszymy z tego, że udaje się w budżetach kolejnych zabezpieczyć takie środki, żeby czasami nawet zadziwiały samorządy, że w takiej ilości zostały przydzielone do tych małych ojczyzn, żeby jak najlepiej się rozwijały. Jesteście tutaj przedstawicielami swoich mieszkańców i te wszystkie inwestycje na pewno były przemyślane. To są te inwestycje, które były bardzo istotne dla tych naszych małych ojczyzn, żeby je realizować. Są to projekty społeczne, które będą miały duży wydźwięk lokalny. I myślę, że tutaj ta troska właśnie rządu Zjednoczonej Prawicy o to, żebyśmy też dbali o tą Polskę powiatową, o te nasze samorządy na tych niższych szczeblach, na gminy, powiaty, to się właśnie przełożyło na to, że te fundusze zostały w dużej mierze przekazane właśnie do tych samorządów mniejszych, które są mniej zasobne, ale również mają duże potrzeby inwestycyjne. To są inwestycje, które były długo oczekiwane do realizacji. Więc każdy samorządowiec, który dostanie takie środki, będzie realizował to, co jest danej gminie potrzebne. Rady miejskie, rady gminne, prawda,
z całą pewnością zaakceptują ten pomysł wójta, burmistrza i jestem o tym głęboko przekonany, że przyczynią się nie tylko do rozwoju, ale do utrzymania chociażby zatrudnienia wśród tych biznesmenów, wśród tych, którzy wygrają przetargi i z całą pewnością przyczynią się do tego, żeby nie tracić miejsc pracy, bo o to głównie chodzi.